Ogromne ilości śniętych ryb w kanale Gliwickim. Podczas długiego weekendu wyłowiono ich blisko 1,5 tony. Straż pożarna codziennie monitoruje kanał. Nie są na razie znane oficjalne przyczyny śmierci zwierząt. Zbiegło się to jednak z ujawnieniem dużej ilości alg w Odrze. Wędkarze, według których sytuacja jest tragiczna, apelują o interwencję rządu i ratowanie ryb. Karolina Komada. Nowoczesna technologia umożliwia wędkarzom badanie stanu wody od jednego brzegu do drugiego, a także liczbę pływających ryb lub ich brak. Nie ma żadnych ryb. Jeżeli byłyby tu ryby, byłoby widać zapisy. Normalnie by było widać obraz ryby. Zaśmierdziało właśnie padliną. I już wiemy, że coś tutaj jest. I zobaczcie, podpływamy w tym momencie do kolejnej martwej ryby. I tak wygląda cały kanał Gliwicki. Problem martwych ryb powrócił już 2 tygodnie temu. Wiemy, że jakość wody nagle mocno, bardzo mocno się zaczęła pogarszać. No i zaczęły wypływać ryby. Grzegorz Marcinkiewicz zna i obserwuje kanał Gliwicki, rzekę Kłodnicę i inne dopływy Odry od małego. Na śluzie Łabędy w tamtych rejonach, Marina Gliwice i tak dalej, wypływają karasie, które mają powyżerane dziury w ciele. To znaczy, że już coś jest naprawdę bardzo złego. To jest bardzo duży sygnał alarmowy dla nas wszystkich, ponieważ wiemy już, że to zacznie spływać w dół. I to się właśnie teraz dzieje. Spływa ta woda w dół i ona się dostaje do Odry. I ja wiem, że można powiedzieć, że to nie ma problemu, że przecież nie ma tylu ryb, ile było zawsze, ale tych ryb nie będzie. Nie będzie z tego powodu, że zobaczcie, ile ryb wyginęło poprzez ostatnie 2 lata. Główną przyczyną śnięcia ryb jest słaba jakość i niski poziom wody i choć wędkarze zauważyli problem kilka tygodni temu, to Straż Pożarna odłowiła pierwsze truchło w poniedziałek 6 maja. Od początku maja na polecenie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej patrolujemy kanał Gliwicki. Do dnia wczorajszego nie odnotowaliśmy żadnych śniętych ryb na kanale Gliwickim. W dniu wczorajszym dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach przyjął zgłoszenie z policji o ujawnieniu śniętych ryb w basenie portowym kanału Gliwickiego. Śnięte ryby na powierzchni około 300 metrów kwadratowych. Strażacy, a także inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadzili badania wody, które wskazały odczyn naturalny i nie stwierdzono obecności substancji ropopochodnych. Stwierdzono jednak obecność złotych alg. Realizujemy rekomendacje zespołu kryzysowego współpracującego z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Między innymi wśród tych rekomendacji znajduje się chociażby obniżenie przepływu, jeżeli chodzi o wody kanału Gliwickiego, czy też ograniczenie śluzowań. Ma to na celu również zapobieganie przedostawaniu się ładunku złotej algi, ale także przedostawaniu się czy też migracji tych śniętych ryb i ułatwieniu ich zbiórki z wody. W zeszłym roku na Zaporze pojawiły się też filtrujące wodę worki z sianem po to, aby zwalczały złotą algę. Powinno się je wymieniać raz na 2-3 miesiące. Minął rok. To są te same worki. To są te same worki, które gniją po prostu w wodzie i dodają kolejne pożywki dla złotej algi. Problem wraca, a rozwiązań brak. Z tego powodu Polski Związek Wędkarski apeluje do rządu. Tworzą petycję do premiera, aby umożliwił odłowienie jeszcze żywych ryb z kanału Gliwickiego i przeniesienie ich do części Odry, gdzie będą miały większą szansę na przeżycie.